Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to chyba każdy z was słyszał te intro nie jeden raz. Film, a następnie serial animowany opowiadający o brutalnym konflikcie między Republiką a Konfederacją Niezależnych Systemów, który urósł do miana jednego z najbardziej popularnych produkcji uniwersum Star Wars. Łącznie dostaliśmy 7 fantastycznych sezonów składających się z 133 odcinków, jednakże mogliśmy dostać ich znacznie więcej, a dokładnie około 40 więcej, składających się na 3 pełne sezony. Co się stało, że tego nie dostaliśmy? W 2012 roku po przejęciu Lucasfilmu przez Disney, korporacja Myszki Miki postanowiła zrobić czystki, nie tylko wyrzucając Expanded Universe do kosza, ale także rozwiązując większość kontraktów telewizyjnych, w tym również i z Cartoon Network, które przez 5 sezonów transmitowało Wojny Klonów. I to w momencie, kiedy trwały zaawansowane prace nad 6 sezonem. Ostatecznie, rok później otrzymaliśmy go na Netflixie pod nazwą The Lost Missions i zawierał on 13 odcinków ówcześnie kończących serial, będącymi tak naprawdę zlepkiem niewykorzystanych odcinków z poprzednich sezonów. Natomiast wiele niewykorzystanych pomysłów zostało opisanych w multimedialnym projekcie nazwanym Clone Wars Legacy, które pozwoliłem sobie przetłumaczyć na Dziedzictwo Wojen Klonów. I dziś chciałbym was serdecznie zaprosić na film, w którym przedstawię wam, jakie historie są w nim zawarte i których w większości niestety nie dane nam było zobaczyć. Zaczniemy od 3 story arków, które ostatecznie zostały dokończone i umieszczone w, jak ja to nazywam, uratowanym 7 sezonie z 2020 roku. Zaczniemy od naszej popularnej grupki klonów z defektami genetycznymi, czyli Bad Batch. Początkowo 4-odcinkowy ark mieliśmy zobaczyć w pierwotnie nieco dłuższym 7 sezonie niż ten, który dostaliśmy i tak naprawdę historia praktycznie się nie zmieniła. Tylko finalnie dodano lub podmieniono kilka scen. Trzon historii został jednak taki sam i na całe szczęście mogliśmy go zobaczyć w finalnej wersji. Kolejną historią jest tutaj wątek z Ahsoką, która po odejściu z zakonu Jedi szwendała się po niższych poziomach Coruscant. Brzmi znajomo? Powinno, bo odnoszę się tutaj do arku z niesławnymi już siostrami Martez, którym Ahsoka pomogła wyrównać rachunki z syndykatem Pajków. Jednakże pierwotnie, mimo iż trzon historii praktycznie się nie zmienił, jego obudowa była znacznie inna. Trace i Rafa Martez zostały stworzone na potrzeby historii na Disney+, jednakże w Cartoon Network ich miejsce miała zająć postać o imieniu Nyx Okami, młody mechanik, który prowadził sklep i warsztat, do którego trafiła Ahsoka z zepsutym skuterem i któremu również miała pomóc z problemem Pajków. Wedle słów twórców Clone Wars, Ahsoka miała z nim zawiązać romantyczne relacje, z których jednak nic większego się nie narodziło, tak więc spokojnie Bonteri, nie musisz być zazdrosny. Myślę, że taka historia byłaby lepiej przyjęta niż siostry Martez, które, no cóż, łatwo nie mają. Ostatnią historią w tej części odcinka jest chyba jeden z najlepszych wątków fabularnych w tym serialu, czyli oblężenie Mandalory, który miał zakończyć serial na 8 sezonie i finalnie to zrobił, ale na 7. Natomiast przez długi czas jedyne informacje o tym wydarzeniu pochodziły z prologu książki Ahsoka i z odcinka Zaginieni Dowódcy z serialu Rebelianci. I tak naprawdę nie ma co tutaj więcej mówić, gdyż zdecydowana większość pomysłów ostatecznie została zrealizowana i Siege of Mandalore mogliśmy podziwiać w uratowanym 7 sezonie. Podsumowując tę część, uważam, że mimo wszystko powinniśmy się cieszyć, że finalnie te odcinki dostaliśmy, nawet jeżeli w lekko zmienionej formie. Możliwe, że na kreatywnych zmianach ucierpiał najbardziej wątek z Ahsoką i jej przygód z Pajkami. Osobiście uważam, że postać Nyxa mogła wnieść znacznie więcej kolorytu do ówczesnego etapu życia, w którym znalazła się Ahsoka i dodać kolejnych wątpliwości co do obranej przez nią drogi. Dalszy wątek ich znajomości można by było pociągnąć dalej, na przykład w nadchodzącym serialu Ahsoka. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej zmianie. A teraz przejdę do drugiej części tego odcinka, gdzie przywołam wam 3 wątki fabularne, które ostatecznie znalazły sposób na to, byśmy je poznali, ale w nieco innej formie. Co ciekawe jednak, zaczniemy od animacji, a dokładniej od niedokończonej animacji, której historia mimo to jest uznawana za kanon.
Czteroodcinkowy kryształowy kryzys na Utapau miał rozpocząć szósty sezon, ale po anulowaniu prac nad nim odcinki zostały porzucone na etapie wczesnych prac, ale finalnie zostały wydane w wersji na Blu-ray szóstego sezonu Lost Missions w swojej niedokończonej wersji. Nie będę tutaj robił szczegółowego omówienia tych odcinków, gdyż nie taki mam zamysł na ten film, ale tak w wielkim skrócie, Obi-Wan Kenobi oraz Anakin Skywalker zostają wysłani na planetę Utapau, aby rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci mistrzyni Jedi Tu-An i ostatecznie odkrywają, że za wszystkim stoją separatyści, którzy weszli w posiadanie ogromnego kryształu Kyber, mający posłużyć w budowie lasera Gwiazdy Śmierci. Nie będę tutaj więcej spoilerował, gdyż jeżeli chcecie poznać całą historię, to zachęcam was serdecznie do obejrzenia tego story arku, który bez problemu znajdziecie albo na YouTubie, albo na moim serwerze Discord, na który serdecznie zapraszam. Kolejnym czteroodcinkowym story arkiem, który miał być finałem szóstego sezonu, była historia skupiona wokół Dartha Maula i jego próby zemsty na Sidiousie. Akcja działa się kilka tygodni po tym, jak Palpatine zabił Savage'a Opressa, brata Maula, a swojego dawnego ucznia uwięził w więzieniu na planecie Stygion Prime. Zabrak przy pomocy swojego lojalnego oddziału Mandalorian wydostał się z niewoli i planując zemstę ostatecznie doprowadza do konfrontacji z dawnym mistrzem na Datomirze. Mimo iż nie dostaliśmy tego w animowanej wersji, cała historia została przeniesiona na karty czteroczęściowego komiksu Syn Datomiry. Niestety do tej pory nie dostaliśmy od wydawnictwa Egmont polskiego przekładu, więc jedyną możliwością zapoznania się z tą historią jest poprzez jej obcojęzyczną wersję. I ostatnim wątkiem fabularnym, który nie doczekał się animowanej wersji, jest aż 8-odcinkowy ark z Quinlanem Vossem i Asajj Ventress, których scenariusz ostatecznie został wykorzystany przez Christy Golden do napisania książki o tytule Mroczny Uczeń. Pierwotnie historia miała być podzielona na 2-4-odcinkowe części, gdzie jedna miałaby premierę w szóstym sezonie, a druga w siódmym. I znów w dużym skrócie, historia dotyczyła współpracy Quinlana i Ventress w misji zamordowania Dooku, podczas której zawiązali oni romantyczne relacje i w trakcie której Asajj szkoliła Vossa w tajnikach ciemnej strony i ten na pewien czas się w niej zatracił i Ventress wraz z innymi łowcami nagród ruszyła mu na ratunek. Jak już mówiłem, celem tego filmu jest tylko pokazanie wam, jakie historie są zawarte w Clone Wars Legacy, a nie ich obszerne streszczenie czy omówienie, tak więc zachęcam was do kupienia książki i zapoznania się z tą historią osobiście. I podsumowując tę część odcinka, myślę, że szkoda, że nie dostaliśmy tych historii w pierwotnej animowanej wersji, gdyż zdecydowanie zyskałyby większą popularność. Bądźmy szczerzy, nie każdy w tych czasach czyta książki czy komiksy, a bardziej woli swoją uwagę skupić na ekranie i animacje są dla odbiorcy treści wygodniejszą i bardziej przyswajalną formą. Dlatego dobrze, że chociaż ark z Utapau jest animowany, tyle że niedokończony. Mi najbardziej żal Mrocznego Ucznia, gdyż zobaczyć większy rozwój postaci Quinlana na ekranie byłoby czymś, co przyjąłbym z otwartymi rękoma. Jednakże należy się też cieszyć, że dostaliśmy tę historię w jakimkolwiek kształcie. Teraz przejdźmy do chyba najciekawszej części odcinka, czyli do wątków historii, których najprawdopodobniej już nigdy nie dostaniemy i będą istniały tylko jako część dziedzictwa Wojen Klonów. Zaczniemy od dwóch story arków, których ja osobiście najbardziej żałuję, że nigdy nie zostały skończone. Pierwszy dotyczył historii skupionej wokół Łowców Nagród, a dokładniej wokół Cada Bane'a, który zawiązał współpracę z Boba Fettem w celu wypełnienia misji ratunkowej na Tatooine, gdzie Taskeni porwali czyjeś dziecko, nie zokreślono o kogo chodziło. Podczas wspólnej podróży Cad Bane miał doszkalać Bobę w fachu łowcy oraz opowiadać historię o jego ojcu Django, co miało zacieśnić więzi między obydwoma łowcami. W historię zaangażowani byli jeszcze inni łowcy, m.in. Ora Singh i Bosk. Bane miał dostać nowy statek Justifier, który na szczęście mogliśmy zobaczyć w pierwszym sezonie Bad Batch. Cały wątek fabularny miał zakończyć się westernowskim pojedynkiem między nim a Bobą, który wzniecił jakiegoś rodzaju powstanie i Bane, Bosk i Embo mieli je zakończyć. Pojedynek zakończył się remisem, gdzie Cad Bane otrzymał ranę głowy, a Fett swoje charakterystyczne wgniecenie w hełmie. Scena ta została pokazana na Star Wars Celebration 2017 i bez problemu znajdziecie ją na YouTubie. Swoją drogą, tę historię można by uznać za kanoniczną, gdyż w Bad Batch i Księdze Boba Fetta widzieliśmy metalową płytkę na głowie Bane'a, co może sugerować, że owy pojedynek się odbył, tylko po prostu nie dostaliśmy go w oficjalnej wersji animowanej. Dodatkowo Daniel Logan, aktor grający postać Boba Fetta w Ataku Klonów i udzielający mu głosu w serialu, stwierdził, że zdążył nagrać dubbing do aż 7 odcinków,
Co może sugerować, że tak jak w przypadku Mrocznego Ucznia, wątek Łowców Nagród również mógł zostać rozbity na 2 sezony po 4 odcinki w każdym. Tym bardziej żałuję, że nie dane nam było tego zobaczyć. Dla mnie odcinki z Łowcami Nagród zawsze na plusie. Drugi story arc zabierał nas na 4-odcinkową podróż na Kashyyyk, gdzie mieliśmy śledzić poczynania Jody oraz drużyny Bad Batch, którzy pomagali Wookiem wyprzeć separatystów z ich planety. Yoda miał się tam pojawić, by nadać większego sensu słowom z Zemsty Sithów o dobrych stosunkach z Wookich. Miał się też tam również pojawić Chewbacca, odgrywający ważną rolę, oraz Tarful, który musiałby mierzyć się z rolą dowódcy oraz podejmować niezwykle ciężkie decyzje, jak na przykład spalenie części drzew, aby wyprzeć wroga z miast. Mała część tego arku została przeniesiona do jednego z odcinków drugiego sezonu Bad Batch, gdzie tytułowa zgraja pomagała ocalałemu z rozkazu 66 Gandziemu wrócić do domu. Tam też dostaliśmy wątek rozmawiania z drzewami i proszenia ich o pomoc lub poradę, jak również dostaliśmy oddział Trandoshan pod rozkazami Venomora. Historia skupiłaby się również na niełatwiej współpracy Republiki z Wookich, którzy musieli wypracowywać trudne dla obu stron kompromisy. Miało być tam również sporo nawiązań do gry Knights of the Old Republic, między innymi pojawić się miały pajęcze stworzenia zwane Kindratami, czy również pojawić się miały nawiązania do Star Wars Holiday Special i do święta Life Day. Można się cieszyć, że dostaliśmy troszkę tej historii w Bad Batch, ale wczytując się w to, jakie plany były na ten ark, czuję naprawdę ogromny niedosyt. Byłaby to fajna okazja na to, by troszkę rozwinąć wątki Wookich, ich tradycje, kulturę, rozwinąć tę część z komunikacją z drzewami, która była takim magicznym aspektem w życiu futrzaków. A tak to, no cóż, damn you Disney. Teraz przedstawiam wam inne historie, już niestety nie tak rozbudowane jak dwie poprzednie, gdyż były one tylko w fazach wstępnych prac graficznych. Mieliśmy dostać coś w stylu komediowego Top Guna Gwiezdno Wojennego, gdzie główną rolę odgrywałby Rex oraz R2-D2. Historia miała rozpocząć się od kłótni między siłami lądowymi klonów a pilotami i ich astromechami. Nie wiemy niestety, co doprowadziło do niej, ani do jakiego stopnia ta kłótnia eskalowała, ale w końcu Rex znalazłby się w sytuacji, w której to on musiałby pilotować myśliwiec, z R2-D2 jako drugim pilotem. Zaczyna się bardzo abstrakcyjnie, przyznacie, ale to nic w porównaniu z tym, co miało dziać się dalej. Mieli oni rozbić się na jednym z księżyców Ryloth, gdzie spędziliby większość tego wątku fabularnego i tam mieli oni przeprogramować jakiegoś droida B2, do którego mieli się przywiązać. Później jednak, jak mówi twórca scenariusza do tych odcinków, komediowy klimat miał ustąpić nieco miejsca mroczniejszemu, o czym miało świadczyć odniesienie bardzo poważnej rany przez Rexa. Niestety nic więcej nie wiemy, ale trzeba przyznać, że to mogłoby być niezłe rozrywkowe kino ze szczyptą absurdalnych wątków fabularnych. Siódmy sezon miał zabrać nas z powrotem na Mon Cale. Główna oś fabularna skupiałaby się na żmudnej pracy Padme Amidali w celu odsunięcia od władzy Palpatina, który już zbyt długo piastował swój urząd. Amidala chciała uzyskać poparcie u króla Mon Calamarian Lichara i przywódcy Quarenów Nosora Ri, jednakże uwikłała się wraz z Anakinem w śledztwo zabójstwa tego drugiego. Miejsce Nosora miał zająć ambasador Quarenów w senacie Tikes, który pojawiał się w każdym filmie prequeli. Z powodu przejęcia władzy nad Quarenami, Tikes, który również wyrażał frustrację z powodu przeciągającej się kadencji Palpatina, musiał zawiesić działanie ambasady na Coruscant, tak więc nie mogli oni głosować za usunięciem kanclerza z urzędu. Coś czuję, że w zabójstwie matrzałby palce sam Sidious, bo takie zagrywki są bardzo w jego stylu. Finalnie tego wątku fabularnego nie dostaniemy, gdyż w Star Wars Allegiance występuje postać Nosora Ri i akcja tych komiksów dzieje się 34 lata po bitwie o Yavin, czyli podczas sequeli. Ri poświęca się podczas bitwy o Mon Cale z najwyższym porządkiem, tak więc niemożliwe jest otrzymanie pierwotnej wersji tego wątku z Wojen Klonów. Chyba, że wiadomo, retcon, jak już to wcześniej miało miejsce. Kolejna historia, której nie dostaniemy, przynajmniej nie w oryginalnej wersji, dotyczyła odwiedzin przez Jodę od Sanktuarium Sithów pod Świątynią Jedi, gdzie mieliśmy poznać historię budowy świątyni na Coruscant i dlaczego została zbudowana na miejscu Świątyni Sithów. Mieliśmy się dowiedzieć, że tak naprawdę dawniej nie znajdowała się tam tylko Świątynia Odwiecznych Wrogów Jedi, ale również wiele innych społeczności wyznających moc. Miał się tam również pojawić wielki szkielet jakiegoś potężnego stwora. W
W późniejszych etapach odcinków Ahsoka, dowiadując się o możliwym zagrożeniu ze strony Sithów, wraca do świątyni Jedi, aby ich ostrzec i razem z Kenobim i Skywalkerem ruszają Jodzie na pomoc do sanktuarium. Niestety nie wiemy, czemu Wielki Mistrz potrzebował pomocy. Story arc miał się kończyć czymś, co pewnie wielu fanów chciałoby zobaczyć, mianowicie potencjalnym pojedynkiem Ahsoki z Sidiousem, który próbowałby włamać się do skarbca holokronów Jedi. Jestem ciekaw, co autorzy wymyśliliby, żeby wynikiem tego pojedynku nie skrzywdzić postaci i Ahsoki, i Sidiousa. Jednakże ta historia, gdybyśmy ją dostali w takiej formie, kłóciłaby się z książką Tarkin, w której to dowiadujemy się, że Vader jest nieświadomy istnienia Sanktuarium Sithów pod dawną świątynią Jedi. Ale prawda jest taka, że tak jak wcześniej wspomniałem, na przestrzeni lat dostaliśmy kilka retconów książek czy komiksów, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to byłby kolejny, przy założeniach, że w jakiś sposób dostalibyśmy ten wątek z Wojen Klonów. Filoni wypowiadał się również o kontynuacji wątku z bestią Zero, ale o tym nie ma co więcej mówić, bo najwidoczniej dostaliśmy ją tyle, że w serialu Bad Batch. Twórca Wojen Klonów mówił także, że były pomysły na kontynuowanie historii z Barriss Offee, która miała ostatecznie skończyć się jej śmiercią, ale co ważne, Filoni zmienił zamysł i Offee miała ostatecznie przeżyć. Tak więc możemy sobie teraz tworzyć domysły, że być może ten wątek będzie rozwijany, ale w nadchodzącym serialu Ahsoka. Główną rolę w kilku odcinkach miała również dostać Ora Sing, gdzie być może dostalibyśmy jej backstory podczas pobytu w Zakonie Jedi, bo dla tych, którzy nie wiedzą, była ona padawanką, zanim została łowcą nagród. Cały wątek miał się skończyć jej śmiercią, teraz tylko pytanie, czy z ręki Tobiasa Becketa, czy kogoś innego. I dochodzimy do ostatniego wątku fabularnego, którego nie dostaliśmy, a mianowicie debiutu w kanonie Yuuzhan Vongów. Tak, Wojny Klonów miały delikatnie wprowadzić do kanonu wojowniczą rasę z innej galaktyki. Sama historia tylko w minimalnym stopniu pokazałaby nam samych Vongów, a bardziej skupiałaby się na przerażającym klimacie uprowadzeń mieszkańców galaktyki przez kosmitów, coś w stylu Archiwum X, jak stwierdził Pablo Hidalgo, członek Lucasfilm Story Group. Co się tyczy Vongów, to miał się pojawić tylko ich statek zwiadowczy z kilkoma załogantami, którzy w przeciwieństwie do legend mieli nie mieć naturalnej odporności na wpływ mocy. Tak się przez dłuższy czas przygotowania tego odcinka zastanawiałem, czy dobrze czy źle, że tego wątku nie dostaliśmy. Gdybyśmy dostali, to wymusiłoby to w pewnym momencie na Lucasfilm stworzenie kanonicznej wojny z nimi, a to jest zawsze wielka niewiadoma, jak to by im wyszło. Ale z drugiej strony, może dostalibyśmy dzięki temu lepsze sequele. Sam nie wiem, możecie dać w komentarzach znać, co wy byście woleli. I w taki oto sposób przebrnęliśmy przez cały projekt Clone Wars Legacy. Kilkanaście historii, z których kilka udało się ocalić w ten czy inny sposób, ale też kilka, które bardzo możliwe przepadły bezpowrotnie. Mówię możliwe, bo kiedyś dyskutowałem z widzami na streamie, że potencjał serialu Tales of the Jedi może się okazać większy niż sądzimy. Możliwe, że jeżeli drugi sezon również odniesie sukces, to Lucasfilm Animation sięgnie po historię z dziedzictwa Wojen Klonów i wykorzysta niektóre z nich, tworząc coś w stylu Tales from the Clone Wars. Poczekamy, zobaczymy. Nie skazywałbym tych historii na zapomnienie. Chciałbym was bardzo zachęcić, abyście napisali swoje przemyślenia na temat dziedzictwa Wojen Klonów. Jaki wy story arc chcielibyście zobaczyć w formie animacji? Czy jakiego wątku fabularnego, który nie został zrealizowany, wam najbardziej szkoda? Mam nadzieję, że dostatecznie wyczerpałem temat, ale zachęcam do przejrzenia sobie artykułu na Wikipedii lub posłuchaniu wypowiedzi na temat Clone Wars Legacy, które łatwo znaleźć na YouTubie. Czas, abym zakończył ten długi odcinek, który mam nadzieję się wam spodobał i dowiedzieliście się nowych rzeczy ze świata Star Wars. Także, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to lajkujcie film, zasubskrybujcie kanał i piszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.